Każdy wspominał na której sesji. Teraz natura, przyroda zrobiła swoje i reorganizuje się szkoła. To przez naturę. Tak, natura i wiatr i słońce, napisy zamarzało, zardzewiane, nie ma właściciela, to może by to przy okazji na etapie reorganizacji jakoś porada powinna postawić, bo myślę, że to do rady, do samorządu to pozostało pod opiekę. Mam tu na myśli grobownictwo wojskowe i wojenne. Co to jest na cmentarzu? Był Dominik, było sucho, czy będzie Dominik, była susza, kwasy nie rosły, a teraz już nie widać tamtych krzyży, tego wszystkiego. Kiedyś były szkoły, no teraz no nie można przeczytać, kto aby zadrzewiała tablica, co pan wójt mówił, że jakieś tablice są tam przygotowywane, kierunek, że tam jakieś groby się znajdują na tym cmentarzu. Może byśmy w końcu postanowili, czy to rada się będzie zajmować, czy ksiądz, czy kto, żeby to się opiekować, bo wstyd, ludzie przyjeżdżają, chodzą z obcych terenów i czasami można usłyszeć takie nieprzyjemne rzeczy. Jeżeli ktoś nie chce, albo nie widzi, albo nie tak został wychowany, żeby oddać szacunek, a miał miejsce, gdzie może pokierować i kogoś, no nie wiem, ładnie tu się w uchwale pisze, jak tam trzeba w szkole przygotowywać do opieki nad zwierzętami, jak tam pielęgnować, jak trzeba. Bardzo dobre, szczytne cele. A ci, co przerywali krew i narażali swoje życie, gdzie ich byli, to im się nie należy już nic. Nie ma tu władzy, nie ma tu ludzi, nie ma tu samorządu, nie ma tu szkoły. Nie wiem, co jest. Żeby zaraz o to postawić. Jakoś to trzeba zrobić. Panowie dyrektorowie, kiedyś pisało, że to szkoły się opiekują. Jeżeli się szkoły nie mają zamiaru, to proszę tu powiedzieć dzisiaj, że nie będziecie. My to najmiemy tak jak na Zaborzu czy w Radecznicy widzieliście. Wójt wynajął, jest po 14 roku. Kiedyś płacił 4 lata temu 700 zł. Poszedł chłop z kosu, elegancko wykosił. Zawsze była świeża trawa. To może i my tak zróbmy. Ale rozwiązać tę sprawę, póki nie pisze, kto się opiekuje. Poza zerwiane tablice. To jest wstyd. Myślę, że tutaj są takie miejsca, rzeczywiście, którymi należałoby się zająć. Trzeba rzeczywiście wskazać jakieś konkretne instytucje, albo jednostki, albo nie wiem, żeby rzeczywiście był porządek, bo ja powiem tylko tyle, że w sferze takich pewnych ustaleń nie jest, wejdzie to w życie, że na przykład groby księży, ministranci się będą zajmować, lektorzy. To już ma tak być. Ale gdy chodzi o groby, na przykład te, które są na cmentarzu w Turowinie, jestem kopiec w Przewięcinie, ale tam jest w miarę porządek. Natomiast tu chodzi właśnie także o te miejsce, pomnik ten, który jest ofiar wojny tutaj w parku, w gminie. Jakie są już? Kapliczka Świętego Marka i inne. Myślę, że można by coś takiego stworzyć, żeby konkretną instytucję czy konkretne osoby przypisać do tego i każdy miałby to już jako swoje zadanie. I to wszystko. Dziękuję. Proszę bardzo, pan dyrektor Majewska. Panie przewodniczący, panie wójcie, że to nie jest tak, że szkoły nie interesowały się próbami nieznanego żołnierza. Ja mówię sam w imieniu zespołu szkół, którym zarządzam, i przed każdym świętem zmarłych młodzież z opiekunem zawsze porządek z mojej szkoły robiła. Natomiast problem chyba jest szerszy, żeby objąć w ogóle stałą opieką te groby. Kiedyś pamiętam wcześniej, w wcześniejszym okresie było tak, że każda szkoła miała przypisane, prawda, przypisane groby, czy to nieznanego żołnierza, czy jakiś pomnik i tak dalej, i tak dalej. Może nie było takiego przepływu informacji na ten temat, ale ja mówię, co my robiliśmy przez ostatnie lata, natomiast ja mam taką propozycję, żebyśmy po prostu dyrektorzy spotkali się w tej sprawie wewnętrznie, ustalimy, jak my to widzimy i poinformujemy pana przewodniczącego o propozycjach, no problem jest poważny, żeby go unormować. Natomiast ja jestem pewien, że jest gimnazjum, na pewno też dzieci mi się interesowały tym problemem. Natomiast ja mówię w imieniu własnej szkoły i jestem pewien, że warto się nad tym zastanowić bardziej szczegółowo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
Panie dyrektorze, przecież to sprzątanie tu nie musi być, że musi być przymuszone. Są ochotnicy, na pewno pójdą. To jest panie, to jest to samo. To szkoła to jest moment wychowawczy, jak pójdzie. Ma zawsze, że był. Jeśli dzisiaj stają, a myśmy chodzili, a myśmy pomagali, nie. Ale że zamazane tablice, to mówię tylko na tego. Mówiłem już dwa razy, grzecznie, spokojnie. A dziś już mnie poniosło trochę, co nie powinno. Bo wszystkie zmiany to następują, jak rewolucja, krew się przelewa. Tu niech się nie przelewa, ale zdenerwowanie przynajmniej może coś ruszyć. Tabliczka świętego Marka jest w innym miejscu. Dziękuję za uwagę, ale nie chodziło to tutaj, co poruszył, że tak pozwolę siedzący, co poruszył pan radny Adam Romański. Jest w Kierwieszowie, jeszcze w kilku jest gmina i to powinna się komisja tym zająć, spokojnie porozmawiać. Opieki takimi grobami zabytkowymi jest u kościółka, to u nas jest kilka grobów naprawdę i robią festę na 11 listopada. Las jest nasz, gminny, koło cmentarza, nikomu nie wchodzimy w drogę. I tym się zajmie, jest Stowarzyszenie Samopomoc, tam w Trubinie. Można coś takiego zorganizować i te odrestaurować. Ale to jest tylko luźna rozmowa do pana przewodniczącego. I prosiłbym, żeby pan się odniósł na następnej sesji do tej kwestii. Dziękuję bardzo za uwagę.